Ty, co to jest? Czego ta woda tam tak płynie? Co oni to robią? Takie duże poduszki. Zobacz. Odmulają? I tego jest dużo. Popatrz. O ile tego tam jest? Po. I tu się coś dzieje. Jak wiesz, co to się dzieje, to daj znać, bo ja nie wiem. Woda się leje. Po prostu. Pięknie. Co to za technika jest przemysłowo-hurtowo-handlowa? Jakbyś wiedział, to byś pewnie napisał w komentarzu, jakbyś mógł. Rozumieć. Patrz, jak ta woda się leje. I to cały czas płynie. Dziwne. To będą podnosić to, czy co? A, teraz już wiem. Jedno pękło. Patrz, co jest w środku. W środku jest muł. I oni go w ten sposób osuszają. Tak się osusza muł, panie kolego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Miejsce poboru prób pulpy. Pulpa. Rozumiesz. Osuszają to, żeby po prostu była ziemia sucha. A to dobre rozwiązanie, ciekawe. I w ten czas jest, słuchaj, taniej, piękniej, no, oczywiście wspaniale. Powiem ci, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A dużo rzeczy widziałem. Mariole, sąsiadkę też widziałem, ale tak, takich balonów to jeszcze nie widziałem. No dobra, idziemy. A tu już jest misja ukończona. Zobacz, jak wygląda ziemia. Ubita, płaściutka, elegancko. Wieżowce można stawiać, nie? No a jak? Oczywiście. No wiesz, później zanurkujesz z 10 piętra. Dlaczego by nie? Nie no, żartuję. To jest technologia wyższej kategorii. Przecież deweloper. Nowa gra. Nowa graniczna. A tak będzie wyglądać. To dlaczego by nie? No pięknie. Niech się budują. O to chodzi, miasto musi być prężne. No fajnie, fajnie. Takie rozwiązanie to taka zwana ciekawostka dropsa. Także pozdrawiam. I polecam.